Otwieram obrady 36. sesji Rady Powiatu Lęborskiego. Bardzo serdecznie witam przybyłych gości. Widzę dzisiaj reprezentacja oświaty jest bardzo bogata. Szczególnie witam dyrektorów naszych szkół i Młodzieżowego Domu Kultury, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Witam kierowników wydziałów, a przede wszystkim witam panie i panów radnych. Pozwolicie państwo, że przedstawię porządek dzisiejszych obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Punkt 4. Sprawozdanie starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i prac zarządu powiatu w okresie między sesjami. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu lęborskiego na 2017 rok oraz podjęcie uchwały. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu lęborskiego na lata 2017-2025 oraz podjęcie uchwały. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu lęborskiego na lata 2018-2025 oraz podjęcie uchwały. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lęborskiego na 2018 rok oraz podjęcie uchwały. 9. Interpelacje i zapytania radnych. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 11. Wnioski i oświadczenia radnych. 12. Zamknięcie obrad. Czy są jakieś uwagi do porządku, który przedstawiłem? Proszę bardzo, radny Edmund Głąbieski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja na początku bardzo tutaj przepraszam, może to nie jest tutaj związane bezpośrednio z porządkiem. Niemniej jednak chciałbym poinformować wszystkich radnych, że w związku z tym, że pan przewodniczący przypomniał grupie radnych, która wystąpiła z inicjatywą, aby sesje rady były udostępniane, więc postanowiliśmy na ten apel odpowiedzieć i grupa radnych w osobach pan Maciej Barański, Zdzisław Chojnacki, Bogusław Wrzesień, Jacek Perłak, Mirosław Tandek, no i moja skromna osoba, Edmund Głąbieski, zdecydowaliśmy się tutaj poprosić zawodowych montażystów, którzy dzisiejszą sesję zmontują oraz wyemitują publicznie. Przypomnę, że obowiązek publikacji tych nagrań wynika w ogóle z przepisów, które zostały już wstępnie przyjęte jest w procedurze sejmowej i od następnego roku już będzie to obowiązek wszystkich samorządów, aby sesje były nagrywane i publikowane. To takiej woli, takiej informacji. Dziękuję bardzo. Pytanie było, panie radny, czy są uwagi do porządku obrad? Do porządku nie ma pan uwag. Radny Wiktor Tyburski, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proponuję dokonać zmiany w porządku między punktami 5 i 6, a mianowicie najpierw rozpatrzyć projekt uchwały dotyczącej zmiany wieloletniej prognozy finansowej, a potem budżetu. Tak robimy przy uchwalaniu budżetu i zdaje się, że orzecznictwo mówi, że ta uchwała dotycząca wieloletniej prognozy finansowej powinna być uchwalana przed uchwałą budżetu, chyba że pani skarbnik przekona, powie jakiś argument, że może pozostać tak jak jest, to wtedy się wycofam. Proszę bardzo, starosta Teresa Osowska-Szara. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, z tym samym zapytaniem zgłosiłam się już wcześniej do Biura Rady i do kompetentnych w tym zakresie osób. Odpowiedź brzmiała, że tylko przy uchwale budżetowej jest taki wymóg, by ta wieloletnia znajdowała się w pierwszej kolejności, a druga w drugiej. Z informacji osób odpowiedzialnych za przygotowanie taka kolejność jest właściwa. Dziękuję bardzo. Wycofuje pan wniosek, tak? Czy są jeszcze uwagi do porządku dzisiejszych obrad? Nie widzę, w związku z tym będziemy obradować dzisiaj według porządku, który przedstawiłem. Zanim przejdziemy do realizacji porządku dzisiejszych obrad, dodam tylko, że na sali jest kworum, Rada jest władna do podejmowania uchwał. Realizując porządek dzisiejszych obrad, stwierdzam, że dwa pierwsze punkty zostały zrealizowane. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Jak zwykle mieliście państwo możliwość zapoznania się z protokołem. W związku z tym, czy są uwagi do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę. W związku z tym, kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji, poproszę o podniesienie ręki.
Widzę, że jednogłośnie, w związku z tym dalej nie pytam. Stwierdzam, Rada 17 głosami za, przy 17 obecnych na sali radnych przyjęła protokół z ostatniej sesji Rady Powiatu. Punkt 4 porządku dzisiejszych obrad. Sprawozdanie starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu, prac zarządu powiatu w okresie między sesjami. Sprawozdanie tradycyjnie Państwo otrzymaliście w swoich materiałach. W związku z tym otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, radny Wiktor Tyburski. W części komunikacja otrzymaliśmy informację, że zarząd zapoznał się z aktualną sytuacją przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej w Słupsku. Jeżeli można by o informację, jak ta sytuacja wygląda, to bardzo bym o to prosił. Również w tej części, w punkcie drugim, na wniosek wójta gminy Nowa Wieś, zarząd zajął stanowisko w sprawie budowy chodnika wzdłuż linii powiatowej 1311G. Jeżeli można by dowiedzieć się, jakie to było stanowisko, to również byłbym wdzięczny. W części geodezja otrzymujemy informację, że upoważniono geodetę powiatowego do zawarcia ugody administracyjnej z parafią rzymskokatolicką pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Jeżeli można by było się dowiedzieć, co jest przedmiotem tej ugody, to również będę wdzięczny. I w punkcie finanse, punkt drugi A, zarząd zapoznał się z audytem, ze sprawozdaniem z audytu przeprowadzonego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku odnośnie prawidłowości zatrudnienia pracowników oraz analizy struktury zatrudnienia w latach 15-17. Prośba o udostępnienie tego sprawozdania. Oczywiście nie musi to być w tej chwili, nawet nie na tej sesji, ale prosiłbym o te materiały do możliwości samodzielnej analizy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z Państwa? Proszę bardzo, radny Edmund Głąbieski. Ja bym chciał tutaj zaproponować odnośnie tego punktu, bo również chciałem poprosić tutaj o rozszerzenie tego sprawozdania o informacje, aby być może, ponieważ również komisja, członkowie komisji rewizyjnej byli zainteresowani wynikami audytu przeprowadzonego w Państwowym Urzędzie Pracy w Lęborku, więc prosiłbym bardzo o krótkie tylko przedstawienie wniosków z audytu. Nie jest to przecież długa informacja, więc bardzo bym prosił tutaj, aby na sesji radni zostali chociażby poinformowani o wnioskach płynących z audytu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z Państwa w temacie sprawozdania starosty? Nie widzę. Pani starosta, jest Pani gotowa, żeby udzielić odpowiedzi? Proszę bardzo. Starosta Teresa Osowska-Szary. Już tylko piszę sobie jedno zdanie. Dobrze. W punkcie pierwszym, jeśli chodzi o sprawozdanie starosty w zakresie zarząd w dniu 22.11 zapoznał się z aktualną sytuacją przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej PKS-u, spółka akcyjna. Na prośbę zarządu z naszej inicjatywy spotkaliśmy się jakby uprzednio. Dlaczego uprzednio, zaraz Państwu wytłumaczę, żeby zorientować się, jaki jest stan rzeczy. To było chyba w listopadzie, którego tam było? 22 w listopadzie. Sami Państwo wiecie, że obowiązek sprawozdania spółki upływa z dniem 31 marca. Potem po opinii biegłych zakończy się to mniej więcej w czerwcu, ale już wcześniej chcieliśmy się zorientować, czy i jak spółce grożą ewentualnie jakieś. No, chcieliśmy zobaczyć, jaki jest stan firmy po prostu i pani Dadel z PKS-u i pan przewodniczący Rady Nadzorczej przyjechali, by ewentualnie kilka informacji na ten temat przedstawić, jako że naszym celem jest zaproszenie tych państwa wtedy, kiedy wynik będzie już właściwy, żebyśmy się z państwem mogli spotkać i ewentualnie moglibyście państwo przez analogię do poprzednich lat porozmawiać. Na dzień dzisiejszy z informacji, które uzyskaliśmy, nie ma żadnego zagrożenia i taki fakt jakby na ten moment mógłby być przekazany państwu. Taka była inicjatywa i myślę, że to spotkanie było spotkaniem zasadnym, żeby zobaczyć, że jest sytuacja w jakiś sposób właściwa opanowana.
A z Radą, tak jak powiedziałam, po złożeniu sprawozdania i po całym ocenie biegłych na pewno zorganizujemy Państwu takie spotkanie, byście mogli Państwo pytać o szczegóły. Jeśli chodzi o zarząd w dniu 6.12. na wniosek wójta gminy Nowa Wieś Lęborska zaniósł stanowisko w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej 13-11G w miejscowości Krępa. Proszę popatrzeć, macie Państwo tam odpowiedź, bo taka odpowiedź była, że decyzję zarząd podejmie, gdy znajdą się wolne środki na realizację, ewentualną realizację wyżej wymienionego wniosku. Ale proszę popatrzcie Państwo dalej, zgodnie z zasadą, o której już nieraz Państwu mówiliśmy, że realizować będziemy tego typu inwestycje, inwestycje drogowe i przy okazji takich remontów bądź inwestycji, na pewno te inwestycje będą dotyczyły również chodników zgodnie z zasadą 50 na 50. I pan Witke wiedział, że taka zasada istnieje. Pan Witke przyjął harmonogram, który przedstawiliśmy już dużo wcześniej, by już w miesiącu, w październiku, kiedy przygotowujemy się do realizacji budżetu, żeby już wtedy wójtowie mogli zgłaszać swoje propozycje inwestycji i remontów na dany rok. Wówczas, ja Państwu już mówiłam na komisji, że pan Witke poprosił o drogę dworcową, tudzież rozmawiamy o tak zwanej Kłębowskiej. I dlatego tego typu rzecz na ten moment jakby jest w toku i decyzji Państwa wtedy, kiedy będą wolne środki. Czy nie o to Pan pytał? Ponadto? Nie, myślę, że taka odpowiedź, jak Panu przekazałam, powinna satysfakcjonować. Jeśli chodzi o geodezję, proszę popatrzcie Państwo, od 1.12. Zarząd wyraził zgodę na podjęcie rozmów przez pana geodetę z parafią rzymskokatolicką w Lęborku w sprawie zawarcia ugody administracyjnej. Dotyczy to realizacji inwestycji tak zwanej kaszubskiej, którą przygotowaliśmy w projekcie, już państwo ją macie. I chodzi o to, że parafia zadeklarowała chęć rezygnacji z odszkodowania za przejęte tereny pod tę inwestycję. To w ramach ZRID-u jest taka możliwość i jest takie prawo i zarząd przyjął, wyraził taką zgodę, żeby podjąć te rozmowy i już na dzień dzisiejszy mamy decyzję przygotowaną, tak. I uchwałę, dokładnie. Czyli zgodę księdza proboszcza mamy. Zarząd w dniu 6.12.2017 zapoznał się ze sprawozdaniem z audytu przeprowadzonego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku odnośnie prawidłowości zatrudnienia pracowników. I tylko w takim okresie i w zakresie roku 2017, dobrze, 2015-2017, nie sięgaliśmy w przeszłość, dlatego że sami Państwo wiecie, że sprawa dofinansowania do Urzędu Pracy z uwagi na spadek bezrobocia jest szeroko dyskutowana i była dyskutowana również i na zarządzie. W związku z tym trzeba by było podjąć, jest to rodzaj pomocy dla Pani Dyrektor, która ewentualnie korzystając z informacji, ewentualnych wniosków audytora w tym temacie będzie mogła jakieś decyzje w tym zakresie podjąć. Przypominam wszystkim Państwu, mówiliśmy już o tym na komisjach, że Pani Dyrektor projektując swój budżet przedstawiła projekt na 2700 w pierwszej wersji, później 2,5 przy dofinansowaniu zewnętrznym 700 tysięcy. To zbyt duże obciążenie dla powiatu i myślę, że Pani Dyrektor ten audyt pomoże. Bezpośrednio teraz Państwu tego audytu nie mogę dać, bo tam jest ochrona danych osobowych. Jak będziecie Państwo chcieli, to oczywiście odpowiednie służby przygotują, wyretuszują dane osobowe i będziecie Państwo mogli się z tym zapoznać. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo Panie Starosto. Kolejny punkt z porządku dzisiejszych obrad, punkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu lęborskiego na 2017 rok oraz podjęcie uchwały. Projekt uchwały posiadacie Państwo w swoich materiałach. Poproszę o opinię Komisji Budżetu. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tym temacie? Proszę bardzo, radny Edmund Głąbieski. Ja może na sam początek chciałbym zapytać, ponieważ jak się zorientowałem z materiałów, jedna z komisji nie mogła wydać opinii z uwagi na to, konkretnie chodzi o Komisję Ochrony Środowiska, z uwagi na to, że nie zostały przedstawione materiały, które umożliwiłyby wydanie takiej decyzji. W związku z tym no, moje pytanie do Pana Przewodniczącego, jakie były rzeczywiście powody odmowy udostępnienia tych materiałów? To chyba nie ta uchwała, coś Pan pomylił.
Nie, no ja przede wszystkim no chciałbym, no ponieważ jest to bardzo ważna sprawa, abyśmy no jednak mimo wszystko taką informację otrzymali. Dziękuję. Naprawdę nie rozumiem, o co pan pyta. No przepraszam bardzo, rzeczywiście, to jest uchwała zmieniająca budżet i to przy uchwale budżetowej będę zadawał to pytanie. Kto z państwa jeszcze? Nie widzę, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Poproszę o podniesienie ręki. Widzę, że jednogłośnie, w związku z tym dalej nie pytam. Stwierdzam, rada 17 głosami za przyjęła obecnych na sali 17 radnych, przyjęła przedstawiony projekt uchwały. Kolejny punkt porządku dzisiejszych obrad, punkt 6, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu lęborskiego na lata 2017-2025 oraz podjęcie uchwały. I ten projekt uchwały posiadacie państwo w swoich materiałach. Poproszę o opinię Komisji Budżetu. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, radny Wiktor Tyburski. Tą uchwałą rozszerzamy katalog zadań, przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowym o zadanie za zdrowiem. Ono będzie realizowane w latach 2018-2021. Za chwilę będziemy uchwalać wieloletnią prognozę finansową, w której nie będzie tego zadania, a od 1 stycznia ta uchwała już nie będzie obowiązywała, bo wieloletnia prognoza finansowa 2018-2025 unieważnia tę uchwałę z dniem podjęcia, czyli z dniem 1 stycznia. Proszę mi wytłumaczyć, jak poradzimy sobie, jak to będzie wyglądało właśnie z tym zadaniem dotyczącym realizacji projektu za zdrowie, którego od stycznia w wieloletniej prognozie finansowej nie będzie. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z państwa? Nie widzę. Poproszę starostę Teresę Osowską-Szarą o udzielenie odpowiedzi. Bardzo proszę, pani skarbnik. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Rzeczywiście, jeśli patrzymy na wieloletnią prognozę finansową, to ona obowiązuje do 31 grudnia. Mogliśmy wprowadzić autopoprawką zmianę WPF-u, ale wiąże to się z ogromem prac, a ponieważ i tak w styczniu trzeba będzie dokonywać zmian w budżecie, w związku z tym jest decyzja taka, że w styczniu wprowadzamy to zadanie do WPF-u i do budżetu. W tej części, która dotyczy roku 2018 i kolejnych lat. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jeszcze? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Poproszę o podniesienie ręki. Ponownie stwierdzam, że jednogłośnie, w związku z tym nie pytam dalej. Rada 17 głosami za, przy 17 obecnych w tej chwili na sali radnych przyjęła przedstawiony projekt uchwały. Proszę bardzo, pani starosta Teresa Osowska-Szara. Słucham. Ogłaszam 10 minut przerwy. Rady 36 sesji Rady Powiatu Lęborskiego. Panie przewodniczący, proszę o zajęcie miejsca. Dziękuję. Przypomnę państwu, zrealizowaliśmy porządek do punktu 6. W tej chwili punkt 7 z porządku dzisiejszych obrad. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu lęborskiego na lata 2018-2025 oraz podjęcie uchwały. Również i ten projekt uchwały posiadacie państwo w swoich materiałach. Poproszę opinię Komisji Budżetu. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Opinia do projektu budżetu powiatu lęborskiego na 2018 rok. Prognoza. Proszę? Prognoza finansowa. No, przepraszam. To pozytywna opinia, tak? Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z państwa chciałby zabrać głos?
Panie starosto, opinia Komisji Budżetu pozytywna. Otwieram dyskusję. Kto chce zabrać głos? Proszę bardzo, pani starosta Teresa Osowska-Szary. To jest prognoza. Tak, w prognozie. 18-25. Wszystko wiem. Jesteśmy przy projekcie numer 7. Szanowni Państwo, macie przed sobą projekt uchwały dotyczący prognozy, czyli wieloletniej prognozy finansowej. Chciałabym ogólnie tak na skróty odnieść się do tegoż projektu. Zobaczcie Państwo, prognoza została przygotowana po analizie wykonania poszczególnych źródeł dochodów i oczywiście wydatków w latach 2015-2016 oraz planowanych do zrealizowania w roku 2017. Dochody bieżące i wydatki bieżące pozostały pogrupowane pod kątem wielkości ich udziału w budżecie. Przyjęto taki horyzont wieloletniej prognozy finansowej pozwalający na prognozę sytuacji budżetu powiatu do momentu spłaty wszystkich istniejących oraz przyszłych zobowiązań dłużnych, a więc do 2025 roku. Na potrzeby prognozy finansowej przyjęto założenia makroekonomiczne i podstawą tych założeń były oczywiście wcześniejsze wytyczne Ministerstwa Finansów w sprawie wieloletniego planu finansowego państwa. Były też i inne, które w dochodach, proszę popatrzcie Państwo, macie, że oprócz ministra finansów, który ustalił dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu, mamy tak zwaną część oświatową subwencji ogólnej, mamy tak zwaną część wyrównawczą subwencji ogólnej i mamy tak zwaną część równoważącą subwencji ogólnej. Mamy też pismo wojewody, z którego wynika wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, które realizowane są przez starostwo na podstawie porozumień oraz własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Obowiązują też nas umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które dotyczą przede wszystkim utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu. Po stronie dochodu mamy też te dochody, które uzyskiwane są przez jednostki organizacyjne powiatu, m.in. wpływy z najmu na przykład pomieszczeń czy z tytułu sprzedaży nieruchomości. I to wszystko oczywiście jest ustalone wcześniej w oparciu o zawarte już umowy. Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano tylko na 2018 rok w wysokości 1 497 219 zł i planuje się, że ta powyższa kwota pochodzić będzie z przygotowanych do sprzedaży nieruchomości. O tych nieruchomościach będzie jeszcze mowa w projekcie budżetu, ale już teraz Państwu sygnalizuję, że między innymi do sprzedaży przygotowaliśmy nieruchomość zabudowaną, położoną w obrębie 13 miasta Lęborka przy ulicy Pionierów. I to jest przygotowana ocena z operatu wynikająca 500 tysięcy złotych. Zresztą teraz będziemy zlecać kolejny operat, bo wiadomo, że czas jest określony. Mamy do sprzedaży w Nowej Wsi 8 działek wydzielonych z terenu po byłym gospodarstwie i mamy też 14 działek niezabudowanych na ulicy Spółdzielczej. Na 2019 rok i lata następne nie zaplanowano dochodów majątkowych. W planie wydatków bieżących mieszczą się wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz innymi wydatkami nieinwestycyjnymi dotyczącymi wykonywania zadań powiatów. W latach 2019-2025 plan wydatków bieżących pozostaje na tym samym poziomie co w 2018 roku. Ulega jedynie zmianie pozycja wydatków bieżących na obsługę długu zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi emisji obligacji oraz pozycją wydatków na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i to przypominam zgodnie z ich harmonogramem. Aby zrealizować pakiet inwestycyjny, zarząd ma do wyboru, jak Państwo wiecie, trzy możliwości. Możemy wyprzedawać majątek, możemy zaciągać nowe zobowiązania i możemy racjonalnie gospodarować posiadanymi dochodami bieżącymi, ale też uzyskanymi ze sprzedaży mienia. W wieloletniej prognozie finansowej nie można na kolejne lata planować zadań, nie posiadając zawartej umowy lub podjętej decyzji.
Dlatego między innymi planowaną nadwyżkę operacyjną, czyli dochody bieżące minus wydatki bieżące w poszczególnych latach prognozy, zarząd planuje przeznaczyć na zadania inwestycyjne, nie nazywając ich na tym etapie. To są tak zwane zadania jednoroczne. Żebyśmy mogli je nazwać, proszę, przypominamy, że musimy mieć podpisane umowy. Przypominam też przy okazji wieloletniej prognozy o regułach. Przygotowana przez Zarząd Powiatu wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2025 spełnić musi i spełnia zasady wynikające z artykułu 242 i 243. Na 2018 rok i lata następne nie zaplanowano przychodów z tytułu emisji obligacji. Mając wszystko to na uwadze, biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że wieloletnia prognoza finansowa naszego powiatu na lata 2018-2025 została sporządzona prawidłowo, gdyż spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych i uzyskała pozytywną, bez uwag, opinię organu nadzoru, jakim jest Regionalna Izba Obrachunkowa. Mam obowiązek odczytać Państwu pozytywną opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej powiatu na lata 2018-2025. Na podstawie, i tu macie Państwo przytoczone, macie je Państwo przed sobą, wszystkie artykuły, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach, i tutaj też macie Państwo wymienione, kto pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu lęborskiego na lata 2018-2025. W uzasadnieniu czytamy, w dniu 15 listopada 2017 do tutejszej Izby wpłynęła w formie papierowej uchwała nr 330 łamane na 2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu lęborskiego na lata 2018-2025 oraz projektu budżetu powiatu na 2018 rok. Tego samego dnia w formie elektronicznej, opatrzony elektronicznym kwalifikowanym podpisem, wpłynął załącznik do uchwały nr 1 łamane na 2018 Zarządu Powiatu z dnia 10 listopada 2017 stanowiący projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Analiza treści opiniowanego dokumentu wykazała, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej został opracowany zgodnie z wymogami określonymi w artykule 226, 27, 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. Skład orzekający stwierdził, że wielkości zaplanowanych wydatków bieżących w latach 18-25 nie przekraczają sumy dochodów bieżących. W związku z powyższym należy stwierdzić, że została zachowana relacja określona w artykule 242 ustęp 1 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych. W wyniku analizy projektu wieloletniej prognozy finansowej pod względem merytorycznym skład orzekający stwierdził, że dług jednostki w 2018 roku wynosi 8,5 miliona, co stanowi 11,21% zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu powiatu. Dokonując analizy danych zawartych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej oraz biorąc pod uwagę ciążące na powiecie zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji, po uzyskaniu w 2018 roku zaplanowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 2,5 miliona złotych, skład orzekający stwierdził, że w 2018 roku kwota spłat wyżej wymienionych zobowiązań z powyższych tytułów została zaplanowana w wysokości 2,53% planowanych na ten rok dochodów budżetu. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w artykule 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan trzeciego kwartału roku poprzedzającego, pierwszy rok prognozy, wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 lat, w powiecie w lęborskim wynosi 5,9% planowanych oczywiście na ten rok dochodów. W latach więc 2019-2025 również kwota spłat nie przekracza dopuszczalnych górnych wysokości. Wobec powyższego skład orzekający stwierdza, że nie zostanie przekroczony wskaźnik określony w artykule 243 ustawy o finansach publicznych, a to są główne wskaźniki. Skład orzekający, analizując objaśnienia przyjętych wielkości dochodów, uznaje,
je za realnie uzasadnione. W objaśnieniach do projektu wieloletniej prognozy finansowej ujęto bowiem główne źródła dochodów, uwzględniając w szczególności tendencje kształtowania się ich wielkości w oparciu o informacje o kwotach subwencji, dotacji celowych, o udziale w podatkach oraz analizy wykonania dochodów w latach poprzednich. Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej zawierają również informacje dotyczące wielkości planowanych do realizacji wydatków w odniesieniu do planowanego ich wykonania na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy objęty prognozą. Z uwagi na fakt, że poziom dochodów i wydatków budżetu objętych wieloletnią prognozą finansową w kolejnych latach kształtuje się co do zasady na poziomie zbliżonym do ich poziomu z roku poprzedzającego dany rok budżetowy. Skład orzekający stwierdza, że proponowana prognoza jest możliwa do realizacji. W objaśnieniach zawarto również informacje o wielkościach planowanych przychodów budżetu z podaniem ich poszczególnych źródeł, planowanego celu ich wykorzystania. Wielkości zaplanowanych rozchodów w latach 2018-2025 wynikają z harmonogramu spłat dotychczas zasiągniętych zobowiązań. Biorąc pod uwagę skład orzekający, postanowił jak w sentencji. Panie Przewodniczący, dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Starosto. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Radny Wiktor Tyburski. Panie Przewodniczący, przed chwilą podjęliśmy uchwałę dotyczącą zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2017-2025, w której dopisaliśmy jedno ważne zadanie, które powinno być zgodnie z tym zapisem realizowane do 2021 roku. Teraz jesteśmy przy uchwalaniu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025 i tego zadania nie ma, na co wskazywałem uwagę. Uważam, że to jest poważny mankament tej prognozy. Powinniśmy dokonać, w moim przekonaniu, korekty prognozy, tak żeby to zadanie było, jako że ono zostało rozpoczęte w 2017, zostaną wydatkowane, czy prawdopodobnie już zostały wydatkowane pierwsze kwoty. Dalsza realizacja to 2018, 19, 20, 21. Są tam do realizacji tego zadania przypisane również konkretne kwoty i nie może być tak, żeby 1 stycznia to zadanie w prognozie, wieloletniej prognozie finansowej się nie znajdowało. W związku z tym mieliśmy możliwość dokonania korekty. Budżet nie musi być uchwalany do końca roku, jeżeli istnieje szczególne uzasadnienie, może być uchwalany, o ile pamiętam, do końca stycznia. I można było z tej ścieżki skorzystać, żeby uchwalić dokument poprawny. To jest oczywiście moje zdanie, mogę się mylić, ale dla mnie to jest bardzo poważna wątpliwość, czy tak tę sprawę można załatwić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z Państwa? Nie widzę. Pani Starosto, czy zechce Pani się ustosunkować do tego pytania? Proszę bardzo, Starosta Teresa Osowska-Szary. Szanowna Rado, Pani Skarbnik tłumaczyła już przy poprzednim swoim wystąpieniu i podtrzymuje dalej swoje stwierdzenie. Można by, ale nie musimy. W związku z tym na pewno jest to zgodnie z regułą finansową. Nie ma na ten moment innej możliwości niż taka, jaką Państwu przedstawiliście. I nie wynika to z żadnego działania wbrew obowiązującym przepisom finansowym. Może Pani Skarbnik jeszcze raz to powtórzyć, ale myślę, nie, że... Nie ma takiej potrzeby. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Zdecydował się Pan? Radny Edmund Głąbieski, proszę. No ja bym jednak mimo wszystko chciał tutaj pewną wątpliwość wyrazić, czy faktycznie ta uchwała, czy nie grozi tutaj nam uchylenie tej uchwały przez RIO, Pani Skarbnik, bo no to byłaby bardzo poważna sprawa, więc... No przecież dobrze. Pani Skarbnik odpowiedziała już.
Zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały, poproszę o podniesienie ręki. Dziewięć głosów za. Kto jest przeciw? Cztery głosy przeciw. Kto się wstrzymał? I pięć głosów wstrzymujących. Stwierdzam, Rada 9 głosami za, przy 4 sprzeciwu i 5 wstrzymujących przyjęła przedstawiony projekt uchwały. Kolejny punkt porządku dzisiejszych obrad, punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lęborskiego na 2018 rok oraz podjęcie uchwały. I tu poproszę panią starostę o przedstawienie projektu uchwały oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu powiatu na 2018 rok, żeby to już za jednym razem. Macie państwo przed sobą kolejny projekt uchwały, tym razem w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lęborskiego. Pozwolę sobie przez analogię poprzednio do takiego małego skrótu, a potem odczytam autopoprawkę. Do tegoż otrzymaliście państwo też w odpowiednim terminie, także mam nadzieję, że wszystko gra. Jeśli chodzi o budżet powiatu lęborskiego na 2018 rok, to oczywistą oczywistością jest, że zapewnia on kontynuację projektów i wszystkich inwestycji wcześniej rozpoczętych, a także zabezpiecza bieżącą realizację wszystkich zadań statutowych powiatu na 2018 rok. Planowane dochody budżetu powiatu na 2018 rok wynoszą 75 812 345 zł. Główną pozycję w dochodach, jak państwo widzicie, na 2018 rok stanowią subwencje, i to jest 43,23%. Dochody własne stanowią 32,82% i dotacje celowe 23,95%. Głównym powodem, bo takie też padały wątpliwości, niższej wysokości dochodów pomiędzy budżetem 2017 a 2018 jest, proszę popatrzcie państwo, wysokość dotacji celowych realizowanych na realizację programów finansowych ze środków Unii Europejskiej. Przypominam, że te inwestycje prowadzimy przez okres 2 lat i większość z nich została zaplanowana i tak też realizujemy od strony finansowej w tym roku. Na drugi rok jest pozostałość. Jeśli państwo porównacie projekt budżetu na 2017 rok z kwotą dochodów przeszło 80 milionów, to dzisiaj w tym projekcie na 2018 macie 75 milionów, oczywiście z tymi groszami, więc ta różnica to różnica z tytułu dotacji celowych na programy z udziałem środków Unii Europejskiej. Oczywiście też jest niewielka przy subwencji oświatowej, ale mówię o takich globalnych sumach. Dochody majątkowe to kwota, proszę popatrzcie państwo, 7 321 877 zł. To są dotacje z Unii Europejskiej, to są dotacje na drogi, na boisko i w tym ze sprzedaży mienia w wysokości prawie 1,5 miliona złotych. W 2018 roku powiat planuje uzyskać dochody ze sprzedaży mienia w wysokości blisko 1,5 miliona i te informacje na temat sprzedaży tych nieruchomości podałam państwu przy okazji wieloletniej prognozy. Przypominam, że to jest działka na Pionierów, 8 działek po byłym gospodarstwie i 14 działek niezabudowanych na ulicy Spółdzielczej. Myślę, że to jest realne, możliwe do sprzedaży działki. Tym bardziej, że tak naprawdę niewiele już mamy, w związku z tym też trzeba patrzeć na racjonalne gospodarowanie mieniem i ewentualnym planowaniem dochodów z uwagi na to, że rzeczywiście tego terenu już niewiele jest. Dochody uzyskane ze sprzedaży będą przeznaczone tylko i wyłącznie na zadania inwestycyjne. Planowane wydatki natomiast budżetu powiatu na rok wynoszą, na ten rok 2018, wynoszą przeszło 77 milionów. Przypominam państwu, że przy ustalaniu tych wydatków musimy i przyjmowaliśmy średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3% w stosunku do roku poprzedniego. Przyjmowaliśmy wysokość wynagrodzenia minimalnego w wysokości 2100 zł. Przewidywane wykonanie na 2017 rok. No i wynagrodzenia dla nauczycieli ustalono zgodnie z kartą nauczyciela zatwierdzonymi planami organizacyjnymi oraz rozporządzeniem MEN-ów w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązujących na koniec miesiąca września 2017 z planowanym wzrostem o 5% od miesiąca kwietnia 2018 roku.
Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi ustalono przez analogię na poziomie obowiązujących angaży w planowanym wzrostem o 5% od miesiąca kwietnia. Mówię o analogii, jeśli chodzi o miesiąc kwiecień. Główne pozycje w wydatkach powiatu, popatrzcie Państwo na 2018 rok, to oświata i edukacja 42,52%, kwota 32 829 z groszami. Pomoc społeczna i rodzina to 15,33%. Drogi powiatowe i bezpieczeństwo to 10,80%. W budżecie powiatu na rok 2018 zarząd powiatu proponuje utworzyć rezerwę ogólną w kwocie 100 tysięcy złotych, rezerwę celową w wysokości 1 317 797 zł. Dlaczego czytam tak dokładnie, zaraz wyjaśnię. W tym na zadania z zakresu oświaty i edukacji 1 177 797 zł. Rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 140 tysięcy. Skąd to się bierze? Zgodnie z artykułem 222 ustawy o finansach publicznych, ustęp pierwszy, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się tak zwaną rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż cały procent wydatków budżetu. Minimalna kwota tej rezerwy wydatków ogółem, czyli razy 0,1%, to wynosi 77 213 zł. Kwota rezerwy ogólnej zapisana w projekcie budżetu równa się 100 tysiącom złotych, czyli jest to 22 800 zł więcej. Zgodnie z artykułem 222 ustęp 2 punkt 1 oraz ustęp 3 ustawy o finansach w budżecie jednostki samorządu tworzy się tak zwane rezerwy celowe, na wydatki których szczegółowy podział na pozycję klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu. Suma tych rezerw celowych nie może, musimy pamiętać, przekroczyć 5% wydatków budżetu. W budżecie powiatu, popatrzcie Państwo, zapisano rezerwę celową na oświatę i edukację w wysokości 1 177 zł z groszami. Źródłem finansowania tej rezerwy jest należna dla powiatu subwencja oświatowa. Zasady finansowania to oświaty. Oprócz dochodów z tytułu subwencji mamy jeszcze tak zwane planowane jednostki, planowane budżety jednostek oświatowych, a także dotacje dla szkół niepublicznych, no i tak zwaną właśnie rezerwę. W związku z tym nijak nie można przerzucić pieniędzy z tego koszyka do innego koszyka, innych zadań w zakresie dotacji tej celowej realizować nie można. Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego też jest ściśle określona i wynosi, tak jak Państwu już przeczytałam, 140 tysięcy złotych. Obowiązek tworzenia rezerwy wynika z artykułu 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku. I ta rezerwa nie może być mniejsza niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o tak zwane wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i jak podłożymy pod odpowiedni wzór, to wychodzi nam 136 tysięcy, czyli w zaokrągleniu 140 tysięcy. Plan wydatków majątkowych z kolei na rok, proszę popatrzcie Państwo do projektu budżetu, to kwota 10 903 388 zł. W tym takie główne to drogi publiczne, powiatowe, kwota 2,5 miliona przeszło, 2 545 698 zł. Środki powiatu na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, w tym to jest 650 tysięcy złotych. Przypominam, planujemy przebudować drogę i omawialiśmy to na komisjach, drogę powiatową zgodnie z sugestią pana wójta we Wrzeście. Przebudowę drogi powiatowej na terenie gminy Cewice, to jest Karwica, i przebudowa ulicy Dworcowej w Nowej Wsi Lęborskiej i pierwszy etap przebudowy drogi, nazwijmy to na skróty Kębłowski, to jest gmina Nowa Wieś. Oprócz tego 1 896 267 zapisane macie Państwo przy informacji przebudowa drogi powiatowej ulica Kaszubska, o której już dzisiaj troszeczkę mówiłam.
drogi publiczne, gminne, oprócz tego mamy zapisane też 70 tysięcy złotych. Proszę popatrzcie Państwo, to jest dofinansowanie zadania pod nazwą budowa Lęborskiego węzła przesiadkowego w Lęborku i taką deklarację podejmowaliście Państwo, przyjmując stosowną uchwałę. Jeśli chodzi o wydatki na starostwo powiatowe, proszę popatrzcie Państwo, to środki na zakup sprzętu komputerowego 100 tysięcy, z takich większych 25 tysięcy chcemy zaadaptować instalację elektryczną na potrzeby zasilania z agregatu, bo dzisiejsze kryzysowe sytuacje w związku z nawałnicą wymuszają pewne tego typu działania, ale najpierw trzeba zainwestować w instalację elektryczną. Mamy też jeszcze termomodernizację budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF-u, to jest ciąg dalszy tego, co czynimy, 2,5 miliona. Macie Państwo też za 207 milionów termomodernizację części, ja to nazywam częścią 5B, 5A, to jest tam, gdzie był, gdzie teraz jest zarząd dróg. Po przeciwnej stronie nazywam to w cudzysłowie, bo to jest oczywiście część budynku starostwa. No i oczywiście mamy takich szereg jeszcze innych mniejszych, ale macie to Państwo pokazane w projekcie. Jeśli chodzi o oświatę i wychowanie, to proszę, przypominam, budujemy kompleks lekkoatletyczny, czyli dwa boiska wielofunkcyjne, boisko piłkarskie. Mówię o kompleksie przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych. I mamy też, ciąg dalszy realizujemy zawodowcy na Tobie, to jest też według harmonogramu, mamy tam i pracownię, szereg innych działań, to też jeszcze zostaje blisko 2,5 miliona złotych. Jeśli chodzi o ochronę zdrowia, proszę popatrzcie Państwo, macie tam sumę 835 łącznie. To też już podejmowaliście Państwo uchwałę. Rozbudowujemy system informatyczny i to jest plus, tak zwane wyposażamy oddziały kardiologiczne i rehabilitacji. To już też wynika z wcześniej podjętej przez Państwa uchwały i te dwa elementy to jest blisko 850 tysięcy złotych, 835 dokładnie 2 złote. Na pomoc społeczną, proszę popatrzcie, placówka opiekuńczo-wychowawcza, na przygotowanie projektu wraz z kosztorysem i pozwoleniem na budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej 14-osobowej, to jest kwota 33 tysięcy 600 złotych. No i jeśli o inne rzeczy będziecie Państwo pytać, to proszę. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi więc deficyt budżetu powiatu. W 2018 roku ten deficyt wynosi 1 400 000 i w całości zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Przychody powiatu na 2018 czy wolne środki ustalono w kwocie 2,5 miliona złotych. Rozkody natomiast, czyli spłata długów, to 1 100 złotych w 2018 roku, bo tyle zamierzamy spłacić. W 2018 roku nie zaciągniemy żadnych nowych zobowiązań. Dokonamy spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań o 1 100 złotych, jak Państwu przed chwilką powiedziałam. Zadłużenie powiatu na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosi na 1 stycznia 2018 9600. Po dokonaniu planowanej spłaty wyniesie 8,5 miliona. Mając powyższe na uwadze, należy przyjąć, że przedstawiony projekt budżetu na rok 2018 naszym zdaniem jest budżetem zrównoważonym i otwartym. Otwartym to oczywista oczywistość. Będą tu oczywiście zachodzić pewne zmiany. W zależności od dodatkowych źródeł dochodu może ulec zmianie bądź jakichś racjonalnych oszczędności w planowanych wydatkach. I myślę, że i jedno i drugie jest równie ważne. Tak jak Państwu już wcześniej powiedziałam, zgodnie z procedowaniem tegoż budżetu w określonych terminach wpłynął wniosek, to już jak na komisji rozmawialiśmy, PiS-u dotyczący remontu, gdzie to było? To byście składali. To ujęliśmy to w remontach oczywiście zarządu i inne wnioski nie wpłynęły na komisjach. Procedowanie budżetu Państwo znacie. Przystąpię więc do uchwały składu orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 5 grudnia. Jest to oczywiście opinia. Uwaga RIO została uwzględniona w autopoprawce, którą otrzymaliście Państwo w stosownym terminie. No i teraz czytam tęże opinię w sprawie opinii o projekcie budżetu uchwały powiatu lęborskiego na 2018 oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Na podstawie, tu macie Państwo stosowne artykuły, skład orzekający w składzie opiniuje pozytywnie z uwagą projekt uchwały budżetowej powiatu lęborskiego na 2018 oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
W dniu 15 listopada 2017 roku do tutejszej Izby wpłynęła, coś źle przeczytałam? Myślałam, że coś jakaś. Wpłynęła uchwała nr 330/2017 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na 2018-2025 oraz projektu budżetu na 2018 rok. Badając projekt uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na 2018 rok, skład orzekający stwierdził, że został on opracowany zgodnie z wymogami określonymi w artykule, i tu proszę popatrzcie Państwo, artykuł 212, 214, 215, 17, 22, 235, 236, 37, 258 ustęp 1 oraz artykuł 264 ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych oraz uregulowaniami określonymi. Tu macie Państwo przytoczone numery uchwał i projektu uchwały budżetowej. Przedłożony projekt budżetu określa planowane dochody budżetowe ogółem w kwocie 75 812 345 zł, w tym dochody bieżące 68 490 468 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7 321 877 zł. Wydatki natomiast ustalono w łącznej w kwocie 77 212 345 zł, w tym wydatki bieżące 66 308 957 zł oraz wydatki majątkowe 10 903 388 zł. Zaplanowany deficyt budżetu na rok 2018 w wysokości 1 400 000 przewiduje pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych. Ze względu na to, że zgodnie z artykułem 217 ustęp 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być pokryty między innymi przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 6 tej ustawy, skład orzekający stwierdził, że planowany sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem. Przychody zaplanowano w łącznej kwocie 2,5 miliona złotych z wolnych środków, których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych, zaś rozchody zaplanowano w wysokości 1100, przeznaczając je na wykup innych papierów wartościowych. Na podstawie materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej skład orzekający stwierdza, że w okresie dochodów i wydatków opracowywany został w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Projekt budżetu pod względem merytorycznym obejmuje możliwe do uzyskania dochody własne powiatu z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki na realizację obligatoryjnych zadań własnych, jak też zadań zleconych. Został również spełniony wymóg artykułu 242 ustęp 2 ustawy o finansach, który obliguje do zaplanowania w budżecie wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W uzasadnieniu do budżetu podano ogólną podstawę oraz sposób kalkulowania planowanych dochodów i wydatków budżetowych. Biorąc pod uwagę całość materiałów przedłożonych do zaopiniowania, skład orzekający stwierdził, że projekt budżetu został zgodnie z prawem, opracowany zgodnie z prawem, a materiały jemu towarzyszące pozwalają ocenić zamierzenia zarządu w zakresie realizacji zadań powiatu. Skład orzekający jedynie zwraca uwagę, że w paragrafie 9 ustęp 2 projektu budżetu ustalono limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 1 100 zł, podczas gdy w projekcie budżetu nie przewidziano przychodów z kredytów, pożyczek bądź emisji papierów wartościowych. Wobec powyższego weryfikacji wymaga też zapis w paragrafie 10 punkcie 2 projektu, w którym upoważniono zarząd powiatu do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości 1 100 000 zł. Od niniejszej uchwały oczywiście przysługuje nam odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zasapałam się tymi liczbami. Pani skarbnik przesłała, opracowała i zarząd przesłał Państwu stosowną autopoprawkę. To jest oczywiście temat, który jest tematem różnej interpretacji na skutek wprowadzanych nowych przepisów. Ale tak jak Państwo wysłuchaliście, wszystko jest zgodnie z prawem. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Pani Starosto, jeszcze miała Pani przedstawić projekt uchwały. No ale to już...
odczytać projekt uchwały, to już ja go przedstawię, dobrze? Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok. Na podstawie stosownych przepisów uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości 75 812 345 zł, w tym 1. Dochody bieżące 68 490 468 zł, 2. Dochody majątkowe 7 321 877 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 77 212 345 zł, w tym 1. Wydatki bieżące 66 308 957 zł, 2. Wydatki majątkowe 10 903 388 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf trzeci. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 400 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1 400 000 zł. Paragraf czwarty. Punkt pierwszy. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 500 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Punkt drugi. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 100 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwałę. Paragraf piąty. W budżecie tworzy się rezerwy. 1. Ogólną wysokości 100 000 zł. 2. Celową wysokości 1 317 797 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Paragraf szósty. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się. Punkt pierwszy. Dochody, dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 646 762 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. Punkt drugi. Dochody, dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 11 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. Punkt trzeci. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 422 200 zł i wydatki związane z nimi w wysokości 161 829 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Punkt czwarty. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 2 964 512 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. Punkt piąty. Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu w wysokości 1 268 548 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. Punkt szósty. Dochody budżetu powiatu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 224 528 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 224 528 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. Paragraf siódmy. Punkt pierwszy. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 10 903 388 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. Punkt drugi. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w roku 2018 w wysokości 7 962 090 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały. Punkt trzeci. Ustala się wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2018 w wysokości 4 955 133 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały. Paragraf 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń w wysokości 479 580 zł. Paragraf 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 milionów zł. Paragraf 10. Upoważnia się zarząd powiatu do punkt 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2 milionów zł. Punkt 2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Punkt trzeci. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu lub w formie depozytu u ministra finansów.
Paragraf 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego. Paragraf 12. Uchwała, punkt 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Punkt 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lęborku. I tu autopoprawka Zarządu Powiatu, o której wspomniała pani starosta. Punkt 1. W sprawie uchwalenia budżetu powiatu lęborskiego na 2018 rok. W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lęborskiego na 2018 rok dokonuje się zmian w następujący sposób. 1. W podstawie prawnej uchwały było ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, to jest dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 1870 ze zmianami. Winno być ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, to jest dziennik ustaw z 2017 roku, pozycja 2077 w związku ze zmianą publikatora. W paragrafie 9 uchwały wykreślono punkt 2. Było ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 milionów złotych, 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 1 100 000 złotych. Winno być ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 milionów złotych. 2. W paragrafie 10 uchwały wykreślono punkt 2. Było upoważnia się Zarząd Powiatu do punkt 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2 milionów złotych. 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości 1 100 000 złotych. 3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Punkt 4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu w formie depozytu ministra finansów. Winno być. Upoważnia się Zarząd Powiatu do 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2 milionów złotych. 2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Punkt 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu lub w formie depozytu ministra finansów. 2. W sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu lęborskiego na lata 2018-2025 w podstawie prawnej uchwały było 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. To już było w tym, ta autopoprawka. Wieloletnią prognozę przyjęliśmy. Poproszę przewodniczącego Komisji Budżetowej o przedstawienie zbiorczej opinii Komisji Stałych Rady Powiatu Lęborskiego. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Opinia do projektu budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok. Komisja Budżetu, Gospodarki i Integracji Europejskiej dokonała analizy przedłożonego przez Zarząd Powiatu projektu budżetu powiatu na 2018 rok. Projekt zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 75 812 345 zł, w tym dochody bieżące 68 490 468 zł, dochody majątkowe 7 321 877 zł. Wydatki w projekcie budżetu ustalono na kwotę łączną 77 212 345 zł, w tym wydatki bieżące 66 308 957 zł, wydatki majątkowe 10 903 388 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 400 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1 400 000 zł. Komisja dokonała szczegółowej analizy wskazanych w projekcie budżetu źródeł dochodów. Komisja oceniła realność przewidywanych dochodów własnych oraz słuszność planowanych wydatków. Wyjaśnień udzielała uczestnicząca w posiedzeniach komisji pani Grażyna Janik, skarbnik powiatu. Po wysłuchaniu wyjaśnień skarbnika powiatu, zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami merytorycznych komisji, Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa odstąpiła od wydania opinii.
a następnie przeprowadzonych dyskusji Komisja Budżetu, Gospodarki i Integracji Europejskiej postanowiła pozytywnie zaopiniować projekt budżetu powiatu na 2018 rok. Dziękuję bardzo przewodniczącymi Komisji Budżetu. W związku z tym otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, radny Bogusław Wrzesień. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jako członek Komisji Budżetu opiniowałem negatywnie budżet. Odnoszę się do szczegółów, co na to wpłynęło. Proponowałem drobne zmiany w zakresie chociażby zwiększenia do inwestowania w jednostce drogi powiatowej. Przyczyną jest chociażby to, gdzie, proszę Państwa, proszę nie przeszkadzać, dobrze? W rubryce rezerwa ogólna został zwiększony wskaźnik o kwotę dopuszczalną na 100 tysięcy, a mogła być to kwota 77 800. W związku z tym te 22 tysiące wnioskowałem na komisji o przesunięcie na drogi powiatowe, chociażby do zadania, proszę Państwa, dział 60014, drogi publiczne powiatowe i mamy punkt remonty mostów i przepustów. Rok bieżący pokazał, jakie duże zniszczenia są na drogach powiatowych spowodowane nadmiernym zalaniem wody i kwota 50 tysięcy na te wszystkie zadania w mojej ocenie jest zbyt mała. A pokłosiem tego jest na przykład informacja mieszkanki, która wysłała do mnie informację, że w dniu 28 listopada jechała samochodem na drodze powiatowej z Lęborka do Rekowa. Droga była zanieczyszczona, zapiaszczona i rozbiła samochód. Jest to jedna z przyczyn. W związku z tym moja opinia na posiedzeniu Komisji Budżetowej nie została uwzględniona i byłem przeciwny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Mirosław Tandek. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Chciałbym się również odnieść do tej naszej ustawy, projekcie uchwały budżetowej. Uważam, że projekt uchwały budżetowej pod względem formalnym, księgowym czy technicznym jest dobrze przygotowany. Omawialiśmy to niejednokrotnie w komisjach, prosiliśmy o wyjaśnienie i takowe otrzymaliśmy. Ale chciałbym zwrócić uwagę na rozdział 075, czego tu mi brakuje, a mianowicie w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego. Mamy tu kwotę 263 608 zł. No i wydatki rzeczywiście, w uzasadnieniu jest napisane, że wydatki przeznaczone są między innymi na akcesoria i wydawnictwa promocyjne oraz organizację imprez zgodnie z kalendarzem. Rozumiem to, tylko kalendarz i imprez owszem, no czego tu brak? Brakuje przede wszystkim takiej pełnej specyfikacji wraz z wydatkami, ile na poszczególne imprezy i jakie kwoty są przeznaczone. Powiem jeszcze, że chciałbym tylko poinformować Państwa, że Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował przeciw uchwale budżetowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z Państwa? Proszę bardzo, radny Edmund Głąbieski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja tutaj już wcześniej zgłaszałem ten problem. Chciałbym przypomnieć, że jedną z naczelnych zasad gospodarki finansowej jest po pierwsze zasada jawności, zarówno debaty, jak i jawności gospodarki finansowej. W związku z tym, że no, jak wiemy, zarząd odmówił udostępnienia całości materiałów dla komisji,
No tutaj widzę, że również poszczególni radni mieli problemy, żeby zapoznać się z materiałami dotyczącymi budżetu. Chciałbym uzyskać informację o podstawie prawnej, która legła do tego, że zarząd odmówił udostępnienia materiałów. Chcę tutaj w tym momencie wymienić, że zasada jawności debaty oraz zasada jawności gospodarki finansowej jest, wynika z przepisów no, różnych ustaw, no, ale w każdym razie naczelną naszą zasadą to jest zasada o samorządzie powiatowym. Artykuł 41 wyraźnie mówi i nakazuje stosować zasady jawności. No nie można, proszę Państwa, odmawiać materiałów, no, szczególnie jeżeli te materiały są potrzebne komisjom do wydania opinii w sprawie budżetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, radny Wiktor Tyburski. Zacznę od sprawy bardzo błahej pomyłki. Zwracaliśmy uwagę, że u mnie to jest strona 44, samodzielnie te strony numeruję. To są wydatki, strona 14. Błędnie wpisano rok. W budżecie na rok 2018 powinno być, jest 17. Myślałem, że przy korekcie będziemy pamiętać, że ta uwaga została zgłoszona. To tylko kwestia poprawności tego materiału. Natomiast powtarzam już, pewnie to tym będę nudził Państwa, ale w budżecie po pierwsze brakuje środków na realizację programu Za życiem. Wszyscy jesteśmy za życiem i skoro przyjęliśmy do wieloletniej prognozy finansowej i do budżetu ten program, to powinniśmy korektą również go wprowadzić do budżetu na 2018 rok. Przypominam, że dzisiaj również zmniejszyliśmy dochody i wydatki w bardzo pokaźnych sumach i między innymi zmniejszyliśmy na projekt dotyczący realizacji szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim i tam taką anotację w uzasadnieniu Państwo wpisaliście, że środki na ten projekt, to zmniejszenie, ta zmiana niebagatelna, bo blisko półmilionowa, wynika z tego, że dokonano zmiany harmonogramu poprzez to, że między innymi poprzez to, że środki zostały przesunięte na 2018 rok. Ja nie znalazłem tych środków na 2018 rok, które by potwierdzały to uzasadnienie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Starosta. To może od razu do odpowiedzi na wniosek pana radnego Głąbieskiego. Ja nie wiem, ale wydaje mi się, ja tam byłam na tej komisji, pana tam nie było. Zasada jawności to polega na tym, żebyśmy odpowiadali na pytania, na które odpowiadaliśmy. Dyskusja była i była jawna dyskusja. Odpowiedzieliśmy panu przewodniczącemu Komisji Ochrony Środowiska, bo rzeczywiście złożył wniosek 24 listopada 2017 roku i pan radny to przyjął. O udostępnienie wszystkich wniosków, które zostały złożone do projektu budżetu powiatu lęborskiego na 2018 rok. Zarząd informuje, że rozpatrywał ten wniosek na następnym zarządzie, to jest 13 grudnia. Informuje, że w dniu 15 listopada projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi zarząd ma obowiązek i przedłożył to panu przewodniczącemu Rady Powiatu Lęborskiego. Mówię o 15 listopada oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. To jest data Konstans. Nikt nie odbiera, informuje, praw komisji do opiniowania projektu budżetu, ale tenże wniosek
nie jest zbieżne z zadaniami ustalonymi we wcześniej poprzedniej kadencji zmiany w statucie. W paragrafie 42 statutu jest napisane, że do zadań komisji stałych należy opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu z zakresu przedmiotu działania komisji. I z takimi poszliśmy. Nikt nie obiera praw komisji do opiniowania całości budżetu i w każdym etapie i na każdym etapie, ale pani skarbnik nie nosi z sobą całej dokumentacji wszystkich projektów na komisję. W związku z tym macie państwo pełne prawa, ale zgodnie z zapisami w statucie akurat ta komisja opiniowała projekt uchwały z zakresu przedmiotu działania komisji. To było jeszcze w poprzedniej kadencji. Teraz jeśli chodzi o gospodarowanie finansami, myślę, że akurat w wypadku tego zarządu jest dosyć oczywiste, bo proszę popatrzcie państwo, nie proponujemy państwu zaciągania obligacji, a realizujemy inwestycje. Jeśli chodzi o dochody, to są one między innymi wynikiem działań tegoż zarządu. Jeśli podjęliśmy takie działania w poprzednim roku, jeszcze w poprzednim, żeby móc rzeczywiście w 2017 roku cieszyć się takimi dochodami, to przypominam państwu, że to dochody w ubiegłym roku na skutek tego, że tyle środków osiągnęliśmy, zyskaliśmy, to wynosił 80 milionów. Ale państwo akurat dyrektorzy są i wiedzą, co to jest termomodernizacja i to są środki unijne z zakresu różnych projektów, to państwo wiecie, że jest to na 2 lata. Udaje nam się póki co realizować według harmonogramu wszystko, że nie powiem, może skromniej, prawie wszystko, tak? Realizujemy to zgodnie z tym, co państwo wiecie. I dzisiaj zostało nam jeszcze z tych środków unijnych, jeśli obejmiemy, to są dotacje na zadania z Unii Europejskiej, dużo mniej niż w poprzednich latach i dlatego mamy dochód 75 812 000. Jeśli ktoś mówi, że to jest dochód dużo niższy, to ja chcę spytać, w stosunku do których lat? Bo ja nie chcę, broń Boże, wracać do poprzednich, ale to były dochody na wysokości 60 paru milionów, bo może czy nie może były możliwości, czy nie były. Ja mówię o takim stanie, jaki jest na dzień dzisiejszy. My mieliśmy te możliwości, sięgnęliśmy po te możliwości i dlatego, proszę państwa, jest tych kilkanaście milionów więcej dochodów w roku poprzednim i proszę popatrzcie państwo i dalej kilkanaście milionów w tym roku. Jak mamy 63, 66, 67, a teraz mamy 80, 75, to i tak to jest kilkanaście milionów więcej niż poprzednimi laty. Jeśli chodzi o wydatki, no to jeśli mamy dochody większe, no to możemy też więcej wydać. No to tego już oczywiście komentować nie będę. Jeśli chcecie państwo wiedzieć, co jeszcze jest ważnym elementem, no to, żeby spłacać zadłużenie. Jeśli spłacamy to zadłużenie przez 3 ostatnie lata i mimo wszystko nie zaciągamy na nic kredytów ani żadnych innych pożyczek, to wydaje mi się, że to też jest gospodarowanie właściwe i realne. Jeśli popatrzycie państwo na dochody, na wszystkie dochody całego powiatu, mówię oczywiście o ogólnych sumach, na subwencje, to rzeczywiście te subwencje, w zależności od tego, jak się zmienia systemowe, na przykład dowartościowywanie oświaty. I ja chciałabym namówić pana przewodniczącego Komisji Oświaty. Mam świetny raport, z którego wynika, że oświata, to, że będzie więcej nas za chwilę, w cudzysłowie, na rynku w wyniku reformy, wcale nie będzie kosztowała taniej. Jak ja bym państwu pokazała książkę, cały taki raport i poproszę, żebyście państwo przyszli na tę debatę, to zobaczycie państwo, że w większości już budżetach powiatu wszyscy musimy dołożyć do budżetów, do subwencji tak zwanej oświatowej. Jeśli państwo chcecie dyskutować na temat wydatków w kategoriach 10 tysięcy czy 12, ja już państwu mówiłam, że rezerwę tworzy się w określonych, celowe tworzy się w określonym celu, że podejmuje się określone działania z zakresu promocji i one nie są dużo wyższe. Jeśli dochodzi tam 10 tysięcy, które można by było zabrać, a przerzucić tu, no to ja przepraszam bardzo, jeśli w kategoriach prawie 75-milionowego budżetu rozmawiamy, czy ma być zorganizowane otwarcie boiska, czy nie, bo to jest promocja powiatu. To nie jest promocja starosty lęborskiego czy zarządu powiatu lęborskiego. To ja się w taką dyskusję nie wpisuję. Szanowni państwo, ten budżet i poprzedni budżet to są naprawdę normalne budżety. Ja tutaj nie rozumiem,
że jeśli się komuś nie podoba, bo tam coś jest napisane, czy jest przekręcone, to państwo, nie przekręcone, tylko Mirek, mówiłeś tutaj, że zgłaszałeś to. Zgłosiliście jeden wniosek jako klub PiS-u. Jeden, powtarzam, sztuk jeden. Na komisjach nie złożyliście żadnego wniosku. Sprawa dróg, to ja już państwu tłumaczyłam. Jeśli państwo myślicie tylko kategoriami, że ktoś jechał i złamał sobie lusterko, albo ta pani jechała i piasek był wysypany, czy nie było wysypanego, czy nie wiem, co tam, o co tam chodziło, co mówił Boguś, to ja się przepraszam bardzo. 20 tysięcy, jak ja państwu bym przedstawiła, a jestem w stanie to zrobić, że drogi z naszych pieniędzy, z pieniędzy powiatu, czyli wszystkich państwa tu siedzących, rokrocznie przez ostatnie 3 lata to mniej więcej 10 kilometrów dróg. Jak policzycie 20 rok na drugi rok, to macie państwo 200 kilometrów dróg. I teraz moglibyśmy się zajmować tymi rowami przydrożnymi, wszystkimi ścinaniem krzaków czy drzew, bo takie zgłaszacie państwo zapotrzebowanie. Zarząd dróg powiatowych to kilkuosobowa grupa. Przenosimy ich teraz tutaj w to miejsce. Chciałabym, żebyście państwo uszanowali ich pracę, bo pracują bardzo ciężko. Dzisiaj, jutro i pojutrze i dalej będą pracować. A państwo robicie jakby problem z jednego problemu, że jest 10 tysięcy tu. Z oświaty nie możemy przenieść pieniędzy 200 tysięcy, ponieważ to akurat jest celowe. Subwencja to jest coś takiego jak rodzaj zapomogi bezzwrotnej. Dostajemy ją, ale na to musimy ją wydać. Nawet gdybyście państwo zgłaszali 5 zł z tej oświaty, to jej nie zdejmiemy, bo my do tej oświaty będziemy za chwilę dokładać i to bardzo duże pieniądze, ale to dzisiaj nie jest przedmiotem. Pokażę państwu, jak wygląda ten stan rzeczy na przyszłe lata. To jest systemowa zmiana. Nie wiem, czy wiecie, ale 5% podwyżki, którą zaproponowała pani minister, to z subwencji tej, którą mamy dzisiaj informację, nie ma takiej wielkości zaplanowanej na wasze podwyżki. Ja słyszę, że są samorządy, że nie będą płacić w kwietniu tych podwyżek. My ją zaplanowaliśmy mimo wszystko, bo taki jest nasz obowiązek. Ale czekamy, że rzeczywiście z tej subwencji, w ramach tej subwencji, mówię o oświacie, te pieniądze nam dołożą. Mogłabym państwu jeszcze wiele razy powtarzać, tylko błagam, nie czyńcie z tego, że coś jest krzak wycięty czy niewycięty, że coś jest rozsypane bądź niewysypane, że to, że się leje woda z pól, że to jest problem zarządu. To nie jest problem tego zarządu, to jest problem wszystkich zarządów, które były, bo to są sprawy z wielu lat. Mirek, a jak jadę w twoim akurat powiecie, w powiecie Wicko, to jedź i zobacz. Wicko dzisiaj już jest prawie zakończone i to nie jest zasługa ani twoja, ani moja, ani nikogo tu indywidualnie. To jest wszystkich zasługa, w tym wójta również. I proszę was, jak nie mamy już czego szukać, to szukamy tych 10 tysięcy. Ja przeanalizuję, nie wiem w czym rzecz, że na co ma nie iść w ramach promocji, na co nie mają środki. To są środki adekwatne do poprzednich lat. I tyle. W ramach dróg zrobimy to, co mamy zrobić. Nawet jeśli mniej wydamy, to obiecuję państwu, że te kilometry będą zbliżone, bo nie wiem, czy wiecie, na Termo mieliśmy oszczędności 1,9 mln złotych na samym Termo. Wiecie dlaczego? 2 mln blisko na samym Termo, dlatego że w odpowiednim momencie odpowiedni ludzie odpowiedzialni za to zadanie rozpoczęli, stanęli do przetargów. Dzisiaj byśmy tego nie zrobili, bo sami wiecie, jak szybko zmienia się sytuacja na rynku. Dobrze, nie będę już opowiadać. Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Radny Tomasz Tutak. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado. Ja chciałem tylko jedno zdanie dołożyć do tej tutaj wymiany poglądów, jaka toczy się. To znaczy, ja mam troszeczkę zdanie odrębne, wydaje mi się, wobec pewnej takiej filozofii mówienia o tym, że zadłużanie powiatu na poczet kolejnych lat czy kolejnych kadencji musi być zawsze złe. No przecież my zdajemy sobie sprawę, akurat pracujemy tutaj w części już wiele kadencji, że podejmowanie decyzji o zadłużeniu powiatu na poczet obligacji czy kredytów, no było zadłużaniem na poczet inwestycji, które były wynikiem tego, że mieliśmy okazję ciągnąć do budżetu powiatu środki zewnętrzne, czy to z funduszów unijnych, czy z funduszy pomocowych, takich jak na przykład norweski mechanizm. Także to robiliśmy. Ja uważam, zresztą pani starosta zna moje zdanie, jeżeli ja bym miał jakąś uwagę co do konstrukcji budżetu powiedzieć, to ona jest
taka, że pod względem technicznym budżet ja uważam, że jest poprawny i zapewne byśmy tutaj w żadnej innej konstelacji nowej Ameryki nie odkryli. Natomiast ja uważam, że póki jest możliwość liczenia na to, że perspektywa unijna do 2020 roku jeszcze pewna, a później no, rysuje się coraz bardziej, że jeszcze coś tam się uda wyskrobać, to każdy milion przyciągnięty do powiatu jest warty tego, żeby zadłużyć troszeczkę nas i ja uważam, ja stoję na stanowisku, że to by była rzecz, która ma, jest w stanie bardziej dynamicznie rozwinąć samorządy, w tym powiat lęborski szczególnie. To jest uwaga ogólna, panie starosto. Natomiast stąd tłumaczę, że część zadłużenia, które w formie obligacji dzisiaj państwo proponują, żeby spłacać, no jest też wynikające z tych inwestycji, które robiliśmy wcześniej. Także chwała za to, że spłacamy, także to jest świetnie. Natomiast tylko taka uwaga. I jeszcze jedna rzecz. Jako inwestycje, na koniec chciałbym, żeby taką rzecz państwo zapamiętali, uważam, że pani starosta dość dobrze to podkreśliła i tutaj zupełnie przypadkowo ja będę wypowiadał zdanie, które być może jest zbieżne. To znaczy ja uważam również, że inwestycja polegająca na tym, że my dokładamy do oświaty, to jest właśnie też inwestycja, tylko tym razem jakby w tą bazę ludzką. I myślę, że nie ma co się wstydzić tego, ile dopłacamy, tylko trzeba wyraźnie powiedzieć, że poza subwencją dajemy tyle i tyle. I uważam, że to jest chwała powiatowi i ja tutaj być może reprezentuję środowisko zawodowo w jakiś sposób obciążone tą dbałością, ale mam nadzieję, że państwo zrozumieją, że to jest też jakaś inwestycja i myślę, że niepotrzebne były wcześniej te napięcia i trzeba było po prostu powiedzieć, że tyle i tyle jest przeznaczane. Ja uważam, że to jest akurat rzecz, która jest poprawna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Wiktor Tyburski. W kolejności Ryszard Wenta i Krzysztof Pruszak. W związku z tym, że osobą, która stwierdzała, iż dochody na 2018 rok są zdecydowanie niższe niż dochody na 2017, wtedy, kiedy tej analizy dokonywałem, dochody na 2017 były powyżej 80 milionów, na 2017 75 i tylko takie porównania mają sens, bo przecież główne źródło finansowania inwestycji to środki unijne i można tylko porównywać się w ramach jednej perspektywy, bo każda z perspektyw jest inna i trudno porównywać poprzednią perspektywę, gdzie ogólnie środki do Polski były w stosunku do tej perspektywy zdecydowanie mniejsze. Ale wycofuję się z tego twierdzenia. Rzeczywiście teraz już tej różnicy nie ma, bo przypominam, że my w 2017 nie realizujemy dochodów na poziomie 80 milionów, bo pani starosta chyba nie zauważyła, że dzisiaj zmniejszyliśmy dochody do 76 296 76 296 271 zł i teraz rzeczywiście to już nie jest wielka różnica w porównaniu z 75 milionami na 2018 i tutaj zwracam honor, przepraszam, myliłem się, to już nie są istotne różnice. Druga sprawa, muszę trochę, chociaż to pewnie nie przedmiot tej dyskusji, polemizować, że my dzięki naszej pracy, dzięki temu zarządowi były takie duże dochody. Ekonomia ma to do siebie, że efekt jest odłożony w czasie i to czasem wieloletnim. Coś się robi, a później żniwo przychodzi po latach. I to, żeby można czerpać środki z majątku, ten majątek musiał być przygotowany do sprzedaży, musiał być odpowiednio zadysponowany. To, że na przykład państwo ten budżet, ten zarząd sprzedał nieruchomość na Gdańskiej, gdzie kiedyś był dom dziecka, to przecież mogło się stać tylko dlatego, że poprzedni zarząd swoimi działaniami spowodował tę zmianę w zakresie opieki nad dziećmi i ta nieruchomość była przeznaczona do sprzedaży. I podobnie było z innymi nieruchomościami i warto, żeby tę ciągłość widzieć, a nie
przypisywać tylko sobie efekty takie jednemu zarządowi. I muszę polemizować również z tym, że absolutnie nie można było żadnych środków z rezerwy oświatowej zmniejszyć i przeznaczyć na inny cel. Można było, bo przecież suma wydatków na oświatę w tym budżecie jest wyższa niż subwencja oświatowa, nie licząc rezerwy oświatowej. Rezerwa oświatowa zatem jest finansowana z budżetu powiatu. To nie są wyodrębnione środki z rezerwy budżetowej. Tak można by było mówić, gdybyśmy rzeczywiście w budżecie zapisali na wydatki oświatowe niższe kwoty, a tę końcówkę wrzucili do rezerwy. Ale tak nie było, my wydajemy więcej na oświatę i tutaj nie chcę polemizować dobrze czy źle, ale tak jest. Natomiast dlaczego zgłaszałem wniosek, żeby zdjąć z tej rezerwy trochę pieniędzy i przeznaczyć na drogi? Dlatego taki wniosek składałem. Poproszę Państwa o uwagę. Dlatego taki wniosek składałem, bo mam doświadczenie z roku ubiegłego. My rezerwy oświatowej nie wykorzystaliśmy w 100%, blisko 200 tysięcy z tej rezerwy pozostało, a była ona o 200 tysięcy mniejsza niż w tym roku. I jestem przekonany, że również i w 2018 ta rezerwa nie zostanie zużyta na zadania oświatowe w całości, bo nie będzie takich potrzeb. Będzie mniej urlopów dla poratowania zdrowia, będzie mniej na przykład odpraw, będzie mniej środków przeznaczonych na finansowanie szkolnictwa niepublicznego. Tylko że tych środków już w ciągu roku nie będziemy w stanie przerzucić na cel inwestycyjny czy cel związany Poproszę z remontami Państwa dróg. Poproszę Państwa o uwagę, dobrze? Cel związany z remontami dróg, bowiem ten cel wymaga przygotowania. Nawet remonty dróg to każą nam uzyskać albo pozwolenie na budowę, albo zgłoszenie w zależności od tego, co chcemy robić, ogłosić przetarg, rozstrzygnąć przetarg i dopiero zrealizować jakieś zadania. I jeżeli na drogi nie przeznaczamy od początku roku w budżecie odpowiednich sum, to wtedy później w ciągu roku trudno dokonywać przerzutu ze względu właśnie na tę potrzebę wcześniejszego przygotowania. Dlatego namawiałem do podjęcia takiego ryzyka zabezpieczenia środków w rezerwie oświatowej nieco mniejszych, tych 200 tysięcy, a przeznaczenie środków większych o 200 tysięcy na remonty dróg, bo to jest bardzo istotna bolączka w naszym powiecie. Każdy o niej wie. Na wielu, wielu odcinkach dróg powiatowych doświadcza, jadąc nimi naocznie. Ale skoro nie uzyskałem takiego wsparcia wśród innych radnych, którzy mogliby ten wniosek, chcieliby ten wniosek poprzeć, to oczywiście indywidualnie go nie będę zgłaszał, bo szkoda czasu na głosowanie, które z góry jest skazane na przegraną. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Ryszard Wenta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja bym chciał się odnieść do dwóch spraw, które tutaj przedstawiała Pani Starosta i uzupełnić tę informację, które zostały przekazane. Pierwsza rzecz dotyczy wniosku Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o przekazanie informacji dotyczących zakresu materiałów przedstawionych do budżetu powiatu. My wniosek dotyczący przedstawienia materiałów przekazaliśmy do zarządu nie 24 listopada, a pierwszy wniosek w tej sprawie pojawił się 9 października i był prosty, wydawało się w miarę konkretny i oczywisty. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Lęborskiego prosi o przekazanie, udostępnienie w formie elektronicznej w terminie do 25 października bieżącego roku wszystkich wniosków, które zostały złożone do projektu budżetu powiatu lęborskiego na 2018 rok. I taki wniosek złożyliśmy, mając nadzieję, że na przykład na platformie Google Disk zostaną przedstawione te materiały, które zostały złożone do projektu budżetu i
radnym zostanie udostępniony link i będziemy mogli te materiały sobie przejrzeć, przeanalizować. Otrzymaliśmy odpowiedź na ten nasz wniosek 25 października, gdzie w imieniu zarządu powiatu pani wicestarosta odpowiada, że przekazuje nam na informację, że wśród potrzeb dotyczących dofinansowania zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną przewidzianą do realizacji, takie a takie materiały zostały złożone. Jednocześnie jeszcze dodano, że informacja o rozdysponowaniu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2018 rok została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i faktycznie ona została opublikowana już we wrześniu, czyli te środki zostały rozdysponowane już. I dopiero w oparciu o tą odpowiedź jeszcze raz komisja powtórzyła wtedy już 24 listopada taki rozbudowany wniosek, informację czy prośbę, żeby przedstawić faktycznie wszystkie wnioski, które zostały złożone do projektu budżetu, czyli wnioski złożone między innymi przez nadleśnictwa, zarząd dróg, szkoły, placówki społeczne, prywatne jednostki pomocy społecznej. Takiej informacji nie uzyskaliśmy. Przyszła odpowiedź ze strony zarządu faktycznie teraz 13 grudnia, że komisja ma opiniować projekt budżetu tylko z zakresu przedmiotu komisji. Takie ma uprawnienia, tak nakazuje statut. Pozwolę sobie z tym się nie zgodzić, bo z jednej strony, raczej sprawa zakresu opiniowania, czy komisja opiniuje budżet, czy nie opiniuje, u nas jest uregulowana uchwałą o trybie prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu. I ta aktualna uchwała mówi wyraźnie, że w paragrafie 8 projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi zarząd powiatu przedkłada w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy do przewodniczącego rady i do Regionalnej Izby Obrachunkowej. I w paragrafie 10 mamy: przewodniczący rady powiatu niezwłocznie po otrzymaniu przekazuje projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do zaopiniowania komisją rady powiatu. Tu nie ma żadnego zawężenia, że to ma być dwie strony tego budżetu, jeden dział, dwa działy. Jeżeli taka jest interpretacja, to czy to zarząd, czy też przewodniczący rady powinien zaznaczyć: Komisja Ochrony Środowiska, proszę zaopiniować projekt budżetu w zakresie działu rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska. Koniec, kropka. Takiej pisma nie ma i w sumie, o ile dobrze pamiętamy pracę nad statutem powiatu, myśmy rozmawiali, że faktycznie komisje powinny, i taka jest przyjęte rozwiązanie, opiniują projekty uchwał związane z zakresem działalności komisji, ale całe uchwały, a nie jedną piątą, jedną dziesiątą, czy jak w naszym wypadku odnośnie kwot to jest 0,5%, jest około 0,5% budżetu. Takich zawężeń nie ma i poza tym statut powiatu, tak jest nasze zdanie było, jak myśmy podejmowali tą uchwałę, wprowadza regulacje ogólne, natomiast zasada pracy nad przygotowaniem projektu budżetu jest ustawą szczególną i ona jest tutaj obowiązująca i ona nic nie mówi o tym, że poszczególne komisje podejmują opiniowanie cząstek uchwały budżetowej. Tylko tyle wyjaśnię. Jeszcze jedno może wyjaśnienie też. Tutaj pani starosta raczyła powiedzieć, że w terminie, kiedy był czas na składania wniosków do projektu budżetu, w ogóle do jeszcze
na etapie przed przygotowaniem projektu budżetu, że wpłynął jeden wniosek ze strony PiS-u. Komisja Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa też przed 15 października taki wniosek złożyła o utworzenie funduszu 400 tysięcy złotych na budowę ciągów rowerowo-pieszych w uzgodnieniu z gminami, z wykorzystaniem zasady 50 na 50, tak jak mamy do tej pory przy drogach, żeby również i przy tych ciągach rowerowo-pieszych, korzystając z tej zasady, korzystając ze współpracy z gminami, takie inicjatywy podjąć, jeżeli gminy byłyby zainteresowane. Odpowiedź uzyskaliśmy, że budowa dróg jest troską zarządu, ale funduszu nie ma. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Krzysztof Pruszak. Szanowni goście, radni, dyrektorzy szkół, budżet jest, uważam, dobry. Na tak ciężkie czasy, jakie są, to jest bardzo dobry. Różnica tylko polega na tym, że mniej o 5 milionów wydajemy na inwestycje i to jest ta różnica. Nic więcej. Jeżeli chodzi o takie odniesienia, bo kolega radny Ryszard zadał tutaj pytania, ja też jestem członkiem Komisji Ochrony Środowiska. Mówi się w imieniu członków komisji, ale zwyczajowo tak zawsze było. X lat jestem radnym i komisje opiniowały w zakresie swojego budżetu, mają prawo wnioskować i tam nikt nie odbiera radnym prawa do wnioskowania o zapoznanie się z wszystkimi wnioskami wpływającymi. Każdy radny ma prawo i to nikt nie odbiera tego, tylko tak w statucie zapisano, że my jako komisje, i to pisze wyraźnie w odpowiednim rozdziale, żeby nie było nadmiernego debatowania, jest też komisja budżetowa, nikt nie odbiera nikomu, jest dzisiaj na przykład sesja, można zadawać pytania budżetowa, są odpowiedzi. My się skupiliśmy na jak gdyby takim większym problemie, który czeka na przykład oświatę. No, my musimy podać rękę oświacie, bo jest niż demograficzny i w pełnej świadomości na przykład spowodowaliśmy, że więcej wydajemy, zmniejszyliśmy ilość przyjmowania młodzieży do klas liczbowo, bo my zdajemy sobie sprawę, że za 2 lata przyjdzie podwójna ilość uczniów i co my zrobimy, jak tych nauczycieli pozbawimy pracy? Wszystko robimy, żeby po prostu przetrwać trudny okres. Jeżeli chodzi o drogi, no to jest ta taka główna zasada. Wójtowie muszą chcieć robić te drogi i dać pieniądze na te drogi, bo ja przypomnę jedno takie zdarzenie. 3 lata temu wystąpiliśmy do gminy Nowa Wieś Lęborska o to, żeby nam gmina pomogła zrobić drogę Janowice, Niebędzino i siedzi przewodniczący. Ale byłem na sesji i radni słusznie uznali, że mają ważniejsze sprawy, inne priorytety też i w oświacie, i w przedszkolach. Naprawdę i każdy pieniądz przerzucają, ale w tym roku przecież zobaczcie, ile żeśmy zrobili dróg, około 10 kilometrów na terenie całego powiatu lęborskiego. I ta zasada zafunkcjonowała, jeżeli chodzi o drogi w tym roku, ponieważ wójtowie zgłosili tyle, ile byli w stanie udźwignąć, na przykład Nowa Wieś Lęborska, ulicę Dworcową z chodnikiem. Na przykład i taki trójpodział oczywiście finansowania ścieżki z Wienerberger firmą razem tam na Syrokomli w tym kierunku. No i Cewice swój plan jak gdyby przedstawiły, no i Wicko. I my na siłę nie możemy wójtów zmuszać do tego, żeby oni nam więcej dali, bo oni też mają swoje priorytety. Jak my wiemy, że oni więcej nie przekażą, to jak my zostawimy sobie te rezerwy, tu Wiktor ma rację, z tą asekuracją. No tak, ale potem o tą rezerwę będziemy się przykładowo bili. Ona jest. Pieniądze są. Jeżeli się pokażą one w trakcie roku, to my odpowiednio zadziałamy. Każdy radny ma prawo wnioskować o to, żeby zwiększać inwestycje. Tematem też takim ważnym, który przyświecał pracom nad tym naszym budżetem, to jest na przykład to, że my na przykład, żeby to dobrze zrozumieć, spłacamy te 1 milion, 2, 3,
to my też wiemy o tym, ja też byłem radnym, członkiem zarządu w poprzednich kadencjach, to chwała poprzednim radom i tego nikt nie mówi, że to było źle, bo myśmy te długi zaciągali na inwestycje, ale to, że teraz chcemy je pospłacać, to po to, że jak pokażą się znowuż środki na następne inwestycje, my będziemy mieli tą swobodę zaciągania nowych długów. I tu wy macie rację i my mamy rację. My się oczywiście w sposób merytoryczny przekomarzamy, bo to nawet nie jest sprzeczanie się. No tej radni PiS-u mają swoje prawa i też o tym widzimy, jak to u góry trwa ta demokracja, że wszyscy tam wszystko mogą i my możemy tam wnioskować jako opozycja totalna, tak tam nas nazywają. No, no gra, no, wszystko do przodu. No a tutaj jest pełna demokracja, bo tu każdy ma prawo. I to jest, trzeba się od samorządów uczyć demokracji. Dziękuję pięknie. Panie Krzysztofie, zapomniał pan dodać, że to jest w imieniu klubu Porozumienia Społecznego. Dziękuję bardzo. A ja jeszcze dodam też w imieniu klubu Porozumienia Społecznego, że tutaj jest jeszcze ta różnica w porównaniu z górą, że tutaj się udziela odpowiedzi na pytania, które są, bo tam się nie udziela odpowiedzi. A jeżeli pan mówi, że budżet jest dobry, to ja z całym szacunkiem dla wszystkich radnych tutaj siedzących nie widzę drugiego radnego, który przygotowywał, jak dobrze liczę, już 12 budżet osobiście jako członek zarządu i jeszcze czterokrotnie jako radny tutaj, czyli 16 pana budżet. No to komu ufać, jak nie panu, tak? Proszę bardzo, radny Edmund Głąbieski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, no ja chciałem tutaj przede wszystkim odnieść się do tych wyjaśnień, które uzyskaliśmy od pani starosty w sprawie nieudostępnienia materiałów dla potrzeb komisji. Nie wiem, dlaczego pani starosta brnie w ten temat i próbuje tutaj stworzyć wrażenie, że działa rzeczywiście tutaj demokratycznie i w pełni jawnie, jeżeli chodzi o udostępnianie materiałów. Dlaczego? Dlatego, że nie można uzasadniać odmowy udostępnienia materiałów zapisami w statucie, który mówi o tym, że komisje opiniują budżet w zakresie swojej właściwości. To są dwie odrębne rzeczy. Prawo do zapoznania się z materiałami jest prawem niezbywalnym i komisja ma prawo do tego, żeby się zapoznać z całością materiałów. Mało tego, ma obowiązek się zapoznać z całością materiałów. A wiecie państwo dlaczego? Dlatego, żeby wydać prawidłową decyzję. I opinię, bo jak Komisja Ochrony Środowiska może merytorycznie ocenić ten budżet, jeżeli nie zna innych wniosków? Przecież swoje wnioski ona może sformułować i wypracować dopiero wtedy, kiedy się zapozna z całokształtem. I jeżeli na przykład Komisja Ochrony Środowiska, czy jakakolwiek inna komisja, na przykład nie zna wniosków oświaty i nie zna potrzeb, to nie będzie w stanie merytorycznie ocenić, który być może z przyczyn społecznych jest ważniejszy, który nie. Bo to jest po prostu element normalnego procesu opiniowania. Także proszę państwa, proszę nie brnijcie w tego typu jakieś tłumaczenia, bo na to nie ma. No po prostu to zostało, brak udostępnienia jest absolutnym bezprawiem, w mojej ocenie, znaczy bezprawiem, no tak, że nie ma takiego uzasadnienia. Naprawdę, proszę państwa, po raz jestem zdziwiony, że no, tego typu argumentacja w ogóle została przyjęta. To jest w kwestii związanej z brakiem udostępnienia. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o wypowiedź dotyczącą wniosków zgłoszonych przez pana radnego Września, członka klubu Prawo i Sprawiedliwość, to ja też chciałbym powiedzieć, że to jak tutaj zabrzmiało z wypowiedzi pani starosty, że pan Wrzesień był za tym, żeby zdjąć na drogi kosztem subwencji oświatowej. Przecież radny Wrzesień takiego wniosku wcale nie złożył, ani klub Prawa i Sprawiedliwości. My absolutnie nie chcieliśmy, żeby cokolwiek przenosić kosztem oświaty. Wręcz przeciwnie. Pan radny Wrzesień wyraźnie powiedział, że jego propozycja była taka, żeby zdjąć kwotę 23 tysięcy z rezerwy ogólnej, a nie z celowej. Także, żeby nie było to jakiegokolwiek nieporozumienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Pani starosto, ja tak chcę panią na koniec, na podsumowanie może, że mogła się pani odnieść do wszystkiego, co tu zostało powiedziane. Czy jeszcze ktoś? Proszę bardzo, wiceprzewodniczący, radny Tadeusz Rabka. W imieniu klubu radnych PO informuję, że klub pozytywnie ocenia zaproponowany budżet
projektu budżetu na przyszły rok i jest za tym budżetem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z Państwa? Proszę bardzo, Panie Starosto. Tak chyba w kolejności. Najpierw do Pana Radnego Tomasza Tutaka. Rzeczywiście dyskutowaliśmy na ten temat. Ja Panu Tutakowi powiedziałam, że zadania powiatu to są inne zadania niż zadania gminy. Gdybyście Państwo spojrzeli, zadałam pytanie Tomaszowi, to co jeszcze byś ewentualnie w tym roku dołożył do tych inwestycji, to odpowiedź jest trudna. Bo Państwo wiecie, że tak naprawdę bardzo dużo inwestycji dotyczy szkół. Inwestycje, jeśli chodzi o szpital, robi w ramach świadczenia i w ramach Pani Dyrektor. My mamy oświatę i wychowanie, mamy opiekę wychowawczą, mamy pomoc społeczną, mamy pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, czyli na przykład Powiatowy Urząd Pracy. Mamy rodzinę i tu się tak naprawdę z grubsza rzecz biorąc i oczywiście drogi, bezpieczeństwo i drogi, ten temat kończy. Dlatego chcę powiedzieć, że głównie opiera się rzecz na tym, że zawsze będzie za mało na te drogi. Czy to jest suma 20 tysięcy, 30 czy 15, zawsze będzie można powiedzieć, że może być 25, 35 i tak dalej. Na dzień dzisiejszy te zadania inwestycyjne, koledzy radni, to tak naprawdę realizujemy nie tylko biorąc pod uwagę możliwości przerobowe, ale i możliwości finansowe. Gdziebyście Państwo się nie obrócili, to tam wszędzie się coś dzieje. I w domach pomocy społecznej, o których mówiłam, i w szkołach, proszę zobaczyć, i na boisku, który gdzieś tam był planowany już od dawien dawna, to wszystko się toczy. My szkół nie będziemy budować, bo my je mamy. Dom pomocy społecznej można by było, ale na razie póki co te dwa obsługują, te, które są. Zamierzamy wybudować dwa domy dziecka, bo to wynika z przepisów. Nawet gdyby nie wynikało, może też byśmy się podjęli tego zadania, nie wiem, państwo poprzednio czy my. Państwo rzeczywiście, tak jak mówiliście, żeby cokolwiek robić, to trzeba mieć na to pieniądze. I pan radny Tyburski był łaskaw powiedzieć i rzeczywiście, że to jest zasługa wszystkich, ale tak naprawdę tych wszystkich, którzy są mieszkańcami naszego powiatu, bo sprzedajemy cudzy majątek. I teraz, jak ja bym chciała Państwu powiedzieć, że rzeczywiście do planu sprzedaży w 2012 przygotowaliście Państwo sprzedaż w wysokości 4 milionów, 2013 4400, 2014 2,5 miliona, w 2015 4 miliony 800, to już jest następna rada. Proszę popatrzeć, ja przecież nie powiedziałam, że to jest nasza zasługa. Wtedy z wykonania z planu sprzedaży wynikało, nie ma prawie nic, bo 10 tysięcy, z 4 milionów jest 170, z 2,5 miliona jest 17. Ja mam szczęście do sprzedaży i ja się z tego tytułu bardzo cieszę. I to były dodatkowe środki, które możemy rzeczywiście zrealizować. Ujął je Pan w planie, nie udało się Wam sprzedać. Ja ich nawet nie myślałam, bo myślałam, że to już sprzedane. Zrobiliśmy, ujęliśmy w planie i jeszcze je sprzedaliśmy. I ma Pan rację, nie tylko w Łebie, dom dziecka i tak dalej, ale to chwała, że udało się i że znalazł się kupiec na takie realia. A wracając do tego, jak mamy te pieniądze, to pomysł na domy dziecka od razu nam się zrodził, bo przypomnij sobie o tym, mówiliśmy już od razu na starcie, mimo że mamy czas do 2020 roku, bo tak stanowi prawo, ustawa. W związku z tym, oczywiście, że już mamy przygotowany projekt, już będziemy za chwilę proponować, czekamy tylko, czy jeszcze ze środków unijnych coś się nam zdąży, czy też zdążymy coś wyszarpnąć. Jeśli nie, przyjdziemy do Państwa i zaproponujemy co? No zaproponujemy, że możemy budować, bo możemy mieć na to środki. Nie mam innej. Ja fabryk powiat nie buduję, bo to jest zadanie gminy. My realizujemy zadania, które wynikają poza zadania gminne. No to trudno oczekiwać cudów. My to, co mamy, musimy o to zadbać. Mamy Urząd Pracy. Oczywiście, że to jest zadanie własne powiatu. Co, zamkniemy Urząd Pracy, bo na to środków nie dostaliśmy? No nie, zadanie jest do wykonania i trzeba po prostu to zrobić. Także, drodzy Państwo, nie jest tak, że nie wiemy, co robić i nie mamy pomysłu na inwestycje. Po co zadłużać tu i teraz, idąc tokiem myślenia, który ja tak po swojemu mówię, jeśli ja mam pieniądze w kieszeni, no to je w coś zainwestuję. Przedtem może należy, jeśli nie mam pomysłu, bo tyle inwestuję i domu już kipi, no to co zrobię? No to zaczekam, spłacę to, co powinnam spłacić,
kochani, majątek powiatu się kończy. Kończy się, zostają tylko Małoszyce. To jest jedyny argument jeszcze w ręku, nie dla nas, dla naszych przyszłych pokoleń. Jeśli się to skończy, to państwo wiecie, że bez tych 4, 5 czy 6 milionów z tytułu sprzedaży, no może być problem. Dlaczego? No dlatego. I to jest właśnie ten raport, o którym tutaj mówię i ciągle go chciałam pokazać, że on tak ładnie wygląda. Wszystkie powiaty, wszystkie. To, że przyjdzie więcej dzieci do powiatu, moi drodzy, to nie znaczy, że będzie nam finansowo lepiej, wręcz odwrotnie, pokazuje raport. To, że będziemy pracować na dwie zmiany, to będzie problem. To, że nikt nam z tego tytułu nie dołoży, bo już dzisiaj średnio powiaty dokładają po 2 miliony złotych, będzie jeszcze więcej. Z czym? Ze środkami na nauczycieli, a wiecie, że to jest najbardziej kosztochłonny element, jeśli chodzi o oświatę. Nie będzie wcale tak różowo, jak nam się wydaje. No to co? No to wyprzedajmy wszystko. Nie miejmy niczego i wtedy będzie problem. To, że mamy mniej dzieci w oddziałach, najlepiej można by było je zamknąć, bo tak jest, ale polityka jest wszędzie w powiatach taka, że mniej dzieci w oddziałach, bo lepiej te dzieci zatrzymać niż je wypuścić. Szanowni państwo, tych rzeczy jest bardzo dużo. Realizujemy, Tomasz, inwestycje na miarę przerobu i na miarę tych pieniędzy, których dużo udało nam się wszystkim ściągnąć. I uszanujmy tych wszystkich. Będą inne czasy, na pewno nie przegapimy żadnej okazji. Żadnej okazji, jeśli się jeszcze któraś pojawi w 2008 roku. Ale sama powiedziałam, że budżet nie sama. Państwo wiecie, jest otwarty. Jeśli się tylko coś na rynku pojawi, mówię o schetynówkach, w cudzysłowie, tak, bo państwo z PiS-u nie lubią tej nazwy, ale to już się tak przyjęła. Realizujemy jedną, tak zwaną kaszubską. Drugą też udało nam się złożyć. Jak przyszliśmy, ma pan rację, nie było niczego w szufladzie. Projekty i opracowanie projektów to i czas, i pieniądze. Nie rzecz może w pieniądzach, tylko w tym czasie. I rzeczywiście złożyliśmy dwa projekty. A przypominam sobie, jak zaczynaliśmy tę kadencję, to naprawdę rozliczaliście państwo radnych czy zarząd, mówię o poprzednim zarządzie krótkim tak zwanym, z tego, że się nic nam nie udało złożyć. No bo nie było. No bo nie było. Teraz są. Robimy to do przodu. Popowo, nie wiem, czy nie przyjdziemy do państwa z propozycją, że może część tego Popowa, na które najprawdopodobniej nie dostaniemy, bo już wiecie państwo, w jakim miejscu rankingu jesteśmy, to może przyjdziemy. Może Starczy, no. No, moi gardło. Tam nie ma. Nie ma wody. Jeśli chodzi... Jeśli... Za dużo. Będę mówiła ciszej, ale... Czy ja mam się z państwem sprzeczać, czy na drogi, czy na oświatę? Żadnej takiej dyskusji być nie powinno. Bo masz rację, Tomaszu. To jest największa inwestycja. I idę z tobą o zakład, że wszyscy, którzy myślą racjonalnie o tym, co przed nami, no więc nie wyprzedają wszystkiego, dokładają do oświaty, to jest to, z czym się powinniśmy wszyscy zgadzać. A kłócić się, czy dodać do oświaty, czy zrobić, nie wiem, 50 czy 100 metrów więcej drogi, państwo nie musicie, bo i tak to zrobimy. Chcecie czy nie chcecie, to i tak na bieżąco się te drogi robi i to mniej więcej 10 kilometrów drogi. Po raz pierwszy w ubiegłym roku pozyskaliśmy środki dodatkowe na drogi powiatowe. Pamiętacie państwo, jak była ulewa i awaria drogi 214? To nie była droga powiatu lęborskiego. To nasza wina, że nie była tak zwana droga wilkówka zrobiona, a ona była konieczna, żeby dojechać do tego momentu. Kochani, szanujmy się trochę. Jesteśmy wszyscy tutaj ważni. Najważniejsi są ci, którzy dużo pracują. Ja naprawdę pani skarbnik dziękuję za to jej podejście, bo być może, jak to mówią niektórzy, można by było pójść, no nie wiem, z szumem, tylko co tu budować. Ja bym chciała wiedzieć, co my tu mamy budować, żeby ewentualnie te inwestycje jeszcze robić. Do mojego kolegi Ryszarda. Panie Ryszardzie, ja już panu mówiłam, procedowanie uchwały projektu budżetu to jest oczywiście dokument, ale dokumentem najważniejszym jest statut. Ja do dzisiaj pamiętam, jak zgłaszałam te same wnioski, będąc po drugiej stronie barykady. To ja wtedy mówiłam głośno, powiedzcie mi również na innych komisjach coś, co dotyczy całego budżetu. To przecież ja nie wypominam, ale to był taki stan rzeczy. To państwo wtedy stanowiliście statut. Ja byłam nawet w tej komisji statutowej, ale jedyna, która miałam inne zdanie na ten temat. Ja się nie sprzeczam.
poszło i jest zapisane w statucie, czyli w dokumencie nadrzędnym, który mówi, że do właściwości podejmowanie uchwał, już zaraz przeczytam, żeby nie było, że zmyślam, do zadań komisji stałych należy opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu z zakresu przedmiotu działania komisji. Odwrócicie Państwo dalej i jest podany zakres działania komisji. Czyli wtedy, kiedy Pan złożył ten wniosek, bo ja się jeszcze zastanawiałam i jestem dalej za tym, żebyśmy ten zapis w statucie zmienili. Ja byłam orędowniczką zmiany. Zgłosi Pan to, popracujemy nad zmianami statutu. Ale proszę się nie śmiać, bo ja się z Pana nie śmiałam. W związku z tym jestem za tym. Tylko kochani, co to znaczy wnioski? Do zarządu wpływa projekt budżetu, który analizujemy od strony najważniejszej. Jest cała komórka, jest cały Wydział Oświaty. One pracują, te panie, panie tam są same, nad waszymi projektami budżetu. To gdzie tu miejsce, żeby to wszystko znosić i gdzie znosić? Pomyślałam sobie i tak mówiłam, na pewno to jest jakaś pomyłka, bo trudno w nośniku, nawet elektronicznym, przerzucić wszystkie wasze pomysły i projekty. Tym bardziej, że to jest obrabiane przez służby, które są do tego uprawomocnione. Do nas też przyszedł projekt. Z projektami rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy z projektem inwestycyjnym wśród radnych, wśród zasięgaliśmy opinii. No ja rozumiem, ja nie jestem za podziałem na opozycję i koalicję, ale skoro taki panuje tutaj układ, no to przepraszam Państwa bardzo, nie było tu złej woli, Panie Ryszardzie, nie było. Może Pan w każdej chwili iść i sięgnąć. Procedowanie to określone daty, 15 października, któryś tam listopada i do Pana Przewodniczącego trafił cały rozszerzony. Możecie Państwo iść i prosić każdego z pracowników, ja nie mówię proszę tam nie wchodzić, czegoś takiego też kiedyś doświadczaliśmy. Naprawdę to nie rzecz w tym, że chcemy cokolwiek, Mirek słuchaj, bo potem zadasz pytanie, które... na które odpowiada. Dziękuję. Do pana Tyburskiego jeszcze... Jeszcze coś? Już nie. A propos, to co panu przedstawiałam, tak jak i dzisiaj, to jest projekt budżetu, za chwilę to będzie nasz budżet, ale realizacja tego budżetu to jest 30 grudzień i wtedy liczymy. To co panu mówiłam, to też zaplanowaliśmy. Dzisiaj przychodzimy do pana, do nas, do państwa z projektem, który ma zmienić, bo się zmieniło co? Że zaoszczędziliśmy na tym i tak dalej. Ja mówiłam o 80 milionach, bo tyle planowaliśmy. Ile 30 grudnia zakończymy rok, wtedy państwu na pewno powiemy, jaki jest stan realizacji pełny. Tak samo będzie i przy tym. Dlatego odnosiłam się do tych 80 milionów, ale dziękuję za spostrzeżenia i za... Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały ustalającej budżet na rok 2018? Poproszę o podniesienie ręki. Dziewięć głosów za. Kto jest przeciwny? Cztery głosy przeciw. Kto się wstrzymał? 5 wstrzymujących. Stwierdzam, Rada 9 głosami za przy 4 głosach sprzeciwu i 5 wstrzymujących przyjęła budżet na rok 2018. Kolejny punkt porządku dzisiejszych obrad, punkt 9, interpelacje, zapytania radnych. Stwierdzam na piśmie, nie wpłynęły żadne interpelacje i zapytania w okresie między sesjami do Biura Rady. W związku z tym, kto teraz z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Kolejny punkt porządku dzisiejszych obrad, 10, również uważam za zrealizowany, skoro nie było pytań i interpelacji, nie ma również i odpowiedzi. Punkt 11, wnioski, oświadczenia radnych. Kto z Państwa w tym punkcie chciałby zabrać głos? Mimo że Pani Starosta tak długo mówiła, to wiem, że jeszcze chciała coś powiedzieć. Proszę bardzo. Tym razem krótko. Ja oczywiście chciałam Państwu podziękować za rok pracy, za rok współpracy i zaprosić Państwa na przedświąteczną kawę. Dziękuję bardzo. Do sali numer 9. Tak, Pani Starosto? Wskutek wyczerpania porządku obrad zamykam obrady 36. sesji Rady Powiatu Lęborskiego. Życzę Państwu zdrowych, udanych świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego dobrego na nowy 2018 rok.